Siema, z tej strony Tobi Channel. Witam was w kolejnym odcinku, co ja właśnie włączyłem z quizu z Minecraft. Dobra, więc w ogóle tu się pojawiły jakieś nowe, tego nie było. To jest witaj, widzę, że chcesz spróbować stworzyć swój własny unikalny blok w kultowej grze Minecraft. Jesteś gotowy. Co to jest? Tak. Zaczynamy. Jaki będzie miał kolor swój blok? Niebieski. Świetnie. Jak będzie występował? Gdzie mógł występować? Nie, no chyba raczej na ziemi. Czy można wydobyć? Kilofem. A z czego będzie można go zdobyć? No co jest z tymi reklamami nie tak? Czekaj. A z czego będzie można... Będzie go można zdobyć? To jest typowa w rudach pod ziemią. Na ziemi. Pod wodą. Dobra, to nie. Pod wodą, pod lawą. Już 5-15 z nami. Tak powiedz, jakie dodatkowe funkcje będzie na twój blok? Wybuchowy, będzie cechą. Blok pozwoli gaszać na twoje funkcje, na przykład wyższe skupi. Czekajcie, może co? Dobra, dodatkowe funkcje. Który można wytwarzać bronie i inne przedmioty takie jak miecz, kilo, siekiera. Nie. Wziąłem się do końca, powiedz, czy twój blok będzie... Pogna na przykład na ogień wybuchy. Będzie na ogień odporny. Udało ci się stworzyć twój blok, zanim odejdziesz, odpowiedz na ostatnie pytanie. Czy jesteś dumny z swojego bloku? Tak. Gratulacje. Okej, okay. Dobra. Lecimy dalej. To robiliśmy, to robiliśmy, to robiliśmy, to robiliśmy. To było, było, to było. To też było. Zobaczymy teraz to. Otwórz link w nowej karcie. Okej, okay, na początek moje składniki potrzebne do wytworzenia niezgrabnej mikstury. Czym jest niezgrabna mikstura? Czekajcie, czerwienit? Kurde, nie, nie wiem. Właśnie na ogień. Płomienny proszek i to? Nie. Czasami ksuje szybkości. Kluczę na ogień, to kurde, nie umiem tego. Jakie są niki, zobaczymy na wytworzenia mikstury metana i trującej. Okopają. Kurde. Oddychanie pod wodą. Nie, dobra, ja tego nie mówię. Czasami niewidzialności. Dobra, nie, idziemy stąd. Nie będę tego robić. A tu jest na kilka pytań, a ja ci pokażę, jak będzie wyglądać twój dom. Witaj, mój drogi graczu. Mi też czasem kończę pomysły, ale spokojna głowa odpowie mi na kilka pytań, a ja pokażę ci pewien domek, który będzie dla ciebie genialną inspiracją. Dobrze, pora na pierwsze pytanie. Gdzie będzie twój domek? Skalę. No, dżungli, mięki, polance. W lesie, dobra. Panująca miejscowość, a będzie on na ziemi? Tak. W ogóle to wiszący, tak. A czy będzie ci ten wiersz nowoczesny? Drewniany. Bo widzę, że budynek będzie bardzo ładny i ciekawy, ale dobra, nie zwlekajmy. Kolejne pytanie, jakie będzie wielkości? Będzie...
duże. Podajesz ciekawe odpowiedzi. A robisz domek w Minecraft raczej po to, by był funkcjonalny, czy po to, by przy nim popisać? Obie rzeczy. To i to. No nieźle, a teraz takie szczegóły. Co i to będzie duży roślin? Tak, będzie. Ale posłuchaj, lubisz robić wnętrza. Tak. Ja ciekawe, słuchaj, twój dom będzie tylko dla siebie. Czy też dla innych graczy? Tylko dla mnie. Wow, pędzisz jak burza, ale cóż, zbliżamy się do końca. Teraz pytanie, osoby, czy jesteś kreatywny? Myślę, że tak. Okej, teraz kolejne pytanie, osoba, czy jesteś leniwy? Ojej, czy ja wiem? Tak. Czy posiadasz dużo czasu na budowę swojego siedliska? Tak. Dużo czasu. Czy domek będzie przy jakimś zbiorniku wodnym? Tak. Ostatnie pytanie. Właśnie nadeszła mi pora. Wybierz domek, który najbardziej przypadł do gustu. Okej. Ten nie ten. Jest ładny. Jeju. To twój domek podoba ci się? Chcesz mi coś zmienić? No dobra. Okej, dobra, idziemy dalej. Halo. W ogóle ja muszę. Co się teraz z tą ustawą? Kliknąłem przycisk. Czy ten mob występuje w Netherze Minecraft? Czy byli występuje w Netherze? Tak. Creeper występuje? Nie. Czy szlam? Nie. Czy ghast? Tak. Czy zombie? Nie. Czy witherowy? Mroczny skier, czy jak coś tam. Tak. Tak, Magmoas, tak. Nie, na pustyni występuje. No i wszystko super. Idziemy. Dalej to było. Hit czy kit? Ludzkie budowle. No właśnie. Hit czy kit? Hit. Okej, dobra. Hit czy kit? No, tak, dobra, hit. Okej, hit czy kit? Hit. No, hit czy kit? No, też tak, dobra, hit raczej. No, dobre, dalej to ładne, hit. To też hit. To też hit. Jest dużo takich na wodzie domków. Hit. No to też tak. Dobra, ale raczej hit. Okej, to mamy już wszystko. Czym ten przedmiot Minecraft jest przydatny? Czy ten przedmiot? Ten jest przydatny. No tak średnio. Ci powiedziałeś, że to jest bardzo tak pomiędzy, ale raczej nie. Czy marchewka na potyku jest przydatna? Tak. Czy komend jest przydatny? No też tak. Ale raczej tak. Czy blokan jest przydatny? Tak, ale polerowany wygląda lepiej. Czy punkta widzenia czynności jest przydatna? Tak, bardzo. Czy luneta jest przydatna? No, chyba raczej tak. Czy może jest przydatny? Jest ozdobny. Do ekoozdoba. Czy ten jest przydatny? W ogóle to jest niepotrzebne. Do niczego. Okej, okay, mamy. Lecimy dalej. Okej, okay, mieliśmy to. Dobra, muszę teraz zobaczyć co jest na drugiej stronie. Jednak ja spróbuję znaleźć krzyżówkę. Zobaczmy, spróbujmy znaleźć krzyżówkę. Co
Czekaj, witaj w tym quizie. Stanowi ci przedstawione pytania dotyczące gry Minecraft za pomocą odpowiedzi. Jak wiesz, że tutaj jest realistyczne, pierwsze pytanie brzmi: tak, enchant w języku angielskim nakładałem na zbroję pochylającą Blast Protection. No mamy. Mam agresywny, że się wysypany. To jest zombie, ten mały? Tak. Jest zamieszkany przez przyrodników. No wioska. Okej. Zaczynamy z jakąś zgładzania z narzędzia, które pozwalają niektórym blokom opuścić się zamiast zwykłych przedmiotów po wybuchu. A, Siltacz. Dobra. Flame. Czekaj, Flame Łuk. Dobra. Wymiar tej kremu możemy zrobić, musimy użyć głębiej. Czekaj, do czego to było? A, dobra, Nether. Dobra. Jedyny map agresywny, który ma możliwość teleportowania się. Enderman. Jest. No, pochodzący z Netheru, który ma umiejętność czytania, strzela do Ghast. Jaki Ghast? Mamy Ghast. Aby nałożyć zaklęcie na przód, musimy włożyć go oraz lazuryt. Lapisy dla żuli. Lazuryt tutaj. Tak. Okej, wszystko pytanie. Smok kresu. Znaczy odpowiedź. Smok. Ender Dragon, smok kresu. No mamy. Gratulacje, twój wynik 100%. Super. Dobra, więc to było na tyle. Może będzie trzeci odcinek. Może nie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!